Skupienie się na tych trzech obszarach może znacznie przyspieszyć proces wdrożenia robotyzacji, nawet w obliczu ograniczeń czasowych, pomagając osiągnąć realne rezultaty szybciej i bardziej efektywnie. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Piotrowiak, jestem CEO firmy Nixa. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje szereg mniej lub bardziej ze sobą sprzecznych opinii na temat robotyzacji i jej skutków. Między innymi o tym, że roboty zabiorą nam pracę, nasze wnuki już nie będą musiały pracować, produkcja może odbywać się bez udziału człowieka, roboty i AI stanowią zagrożenie dla ludzkości i wiele innych. W każdym z tych twierdzeń już teraz jest sporo prawdy i nieprawdy jednocześnie. Następstwem tego typu twierdzeń są dywagacje na temat dochodu podstawowego czy innych społecznych zjawisk. Z racji, że to nie moja bajka, pozostałem tylko przy kwestiach związanych z technologią i najbliższymi następstwami, jedynie delikatnie wypuszczając się poza te rejony. Najważniejszy wniosek z poprzedniego odcinka, jaki należy zapamiętać, to, że końcówka pokolenia baby boomers zdąży opuścić rynek pracy, zanim dojdzie na niego do rewolucji, która mogłaby usunąć z niego niechętnych do przekwalifikowania. Moim zdaniem największy ciężar zmian weźmie na siebie moje pokolenie, milenialsów. Dziś to głównie my jesteśmy siłą napędową zmian zachodzących w przemyśle i paradoksalnie to nam przyjdzie się zmierzyć jeszcze z ich konsekwencjami, zanim ZUS obsypie nas złotem wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, wynoszącego wtedy pewnie jakieś 70 plus lat. Ale to był ogólnie pozytywny odcinek. Tyle z przypominajki. A dziś będzie o tym, czy da się wdrożyć robota w tydzień, czyli o czymś, co można by nazwać szybkością adaptacji do automatyzacji. 3 miesiące. 3 miesiące? 3 miesiące? 3? Mama? Przechodząc od razu do części merytorycznej, muszę się przyznać do tego, co zainspirowało mnie do dzisiejszego odcinka. A dziś wyjątkowo była to książka, a nawet dwie. Dopiero co przeczytałem 10 zasad dowożenia projektów nierealnych, kontynuację wiecznego opóźnienia tego samego autora Marcina Dąbrowskiego. Wszystkim z Was, którzy na co dzień mają do czynienia z realizacją dużych i skomplikowanych projektów, polecam tę książkę przeczytać. Możliwe, że będziecie mieli tak jak ja, czyli będzie chodzić za Wami to uczucie, że ktoś czyta Wam w myślach. Absurdalność poruszonych w obu książkach problemów i wyzwań dorównuje tylko jednej rzeczy – ich realizmowi. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie realizował projektu z góry skazanego na porażkę. Projektu, który gdy się rozpoczął, już był opóźniony albo finansowo pod wodą, by tylko pogarszać swoją sytuację w trakcie jego realizacji. Albo kto nie miał nigdy sytuacji, w której klient przesuwał w nieskończonej decyzji o wyborze dostawcy i rozpoczęciu projektu, o kolejne miesiące jednocześnie pozostając głuchym na adekwatne przesunięcie terminu końcowego. Innymi słowy, kto robił projekty w przemyśle, ten w cyrku się nie śmieje. I dziś będzie właśnie o tym. Nie trudno sobie wyobrazić, że wprowadzenie robotyzacji w przestrzeni przemysłowej nie jest procesem, który można zrealizować w bardzo krótkim czasie jak tydzień lub miesiąc z kilku konkretnych powodów. O części z nich mówiłem kilkukrotnie w innych odcinkach, a są to m.in. analiza i planowanie. Wprowadzenie robotyzacji wymaga dokładnej analizy procesów produkcyjnych i operacyjnych w firmie. Należy zidentyfikować, które zadania mogą być zautomatyzowane, ocenić potencjalne korzyści oraz ryzyka. Proces ten obejmuje zarówno ocenę techniczną, jak i ekonomiczną, co zwykle wymaga czasu na przemyślane decyzje. Po drugie, dobór odpowiednich technologii. Wybór odpowiednich robotów i systemów automatyzacyjnych, które najlepiej spełnią potrzeby specyficzne dla danej aplikacji, jest kluczowy. To wymaga badań rynkowych, porównania ofert od różnych dostawców oraz często przeprowadzenia testów i próbnych wdrożeń. Po trzecie, integracja systemów.
roboty muszą zostać zintegrowane z istniejącymi systemami produkcyjnymi i na przykład IT. To obejmuje nie tylko fizyczną instalację maszyn, ale również konfigurację oprogramowania i zapewnienie komunikacji między urządzeniami. Integracja może być skomplikowana, zwłaszcza w starszych systemach produkcyjnych. Po czwarte, szkolenie pracowników. Pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni zarówno w obsłudze nowych maszyn, jak i w pracy z zautomatyzowanymi systemami. Szkolenie to jest kluczowe dla bezpieczeństwa oraz efektywności operacji i wymaga czasu. Po piąte, testowanie i optymalizacja. Po instalacji systemów robotycznych konieczne jest przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, że wszystko funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami. Często pojawiają się problemy, które wymagają drobnych regulacji lub nawet poważniejszych modyfikacji w systemie. Po szóste, zmiany w kulturze organizacyjnej. Automacja może wywołać opór wśród pracowników, którzy obawiają się utraty pracy lub zmian w swoich codziennych obowiązkach. Zarządzanie zmianą i zapewnienie, że pracownicy rozumieją korzyści płynące z automatyzacji, to proces, który wymaga czasu na dialog i zaangażowanie. Czy po siódme, nawet aspekty regulacyjne i prawne. W niektórych branżach wprowadzenie robotów może wymagać zgodności z określonymi normami bezpieczeństwa lub regulacjami prawnymi. Proces uzyskania niezbędnych certyfikatów i zgód może być czasochłonny. Z tych wszystkich powodów wprowadzenie robotyzacji jest procesem, który wymaga starannego planowania, koordynacji i czasu, czyniąc nierealistycznym jego zrealizowanie w bardzo krótkim okresie jak tydzień, miesiąc, czy nawet w niektórych branżach pół roku, rok, a nawet dłużej. Z punktu widzenia laika i ogólnego przekazu marketingowego producentów i integratorów, wdrożenie robota kolaboracyjnego może jawić się jako wybawienie i sposób na skrócenie tego czasu. To może być prawda, ale tylko w części. Spróbujmy zatem znaleźć i omówić trzy powody, dla których koboty mogą skrócić czas wdrożenia robota, a także trzy powody, które mogą to utrudniać. Powody za skróceniem czasu wdrożenia robotyzacji poprzez zastosowanie kobotów to: po pierwsze, prostsza integracja i konfiguracja. Koboty, podobno, bo wiele zależy od producenta, są zaprojektowane tak, aby łatwo integrować je z istniejącymi systemami produkcyjnymi bez potrzeby znaczących modyfikacji infrastruktury. Dzięki zastosowaniu interfejsów użytkownika przyjaznych dla operatorów, konfiguracja i uruchomienie mogą być znacznie szybsze w porównaniu z tradycyjnymi robotami przemysłowymi. Po drugie, bezpieczeństwo i współpraca z ludźmi. Koboty są stworzone do bezpiecznej pracy w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, co eliminuje potrzebę kosztownych i czasochłonnych rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak klatki ochronne czy oddzielne strefy pracy, które są wymagane przy tradycyjnych robotach przemysłowych. Czyli po prostu stawiasz robota w tłumie ludzi i może pracować od razu. To, że nic nie zrobi, a będzie się tylko non-stop wyłączał, to inna bajka. Po trzecie, elastyczność zastosowań. Koboty można łatwo przeprogramować, przystosować do różnych zadań, co pozwala na szybką rekonfigurację linii produkcyjnych i dostosowanie do zmieniających się potrzeb produkcyjnych bez długotrwałych przestojów. Łatwo przeprogramować, to znaczy można to zrobić metodą prowadzenia kobota po punktach. Takiej metody programowania można szybko nauczyć dowolną osobę, nie będącą na co dzień programistą robotów przemysłowych. No ale są też trzy powody przeciw temu, dlaczego skrócenie czasu wdrożenia robotyzacji można uzyskać na drodze zastosowania kobotów. Po pierwsze, ograniczenie wydajności. Koboty mają zazwyczaj mniejszą moc, to jest udźwig i szybkość w porównaniu do tradycyjnych robotów przemysłowych, co może ograniczać ich efektywność w niektórych zastosowaniach. Wymaga to czasem kompromisów pomiędzy bezpieczeństwem a wydajnością, a już bardziej dosadnie. Kobot wysiada przy każdej aplikacji, w której wydajność ma jakiekolwiek znaczenie. Stop it. Get some help. Nawet eliminacja kosztów klatek i systemów bezpieczeństwa najczęściej nie pozwoli nadrobić straconego każdego dnia przychodu liczonego do ROI, bo robot pracuje za wolno. Po drugie, złożoność programowania dla specjalistycznych zadań. Mimo że programowanie kobotów jest zasadniczo prostsze, bardzo specjalistyczne aplikacje mogą wymagać zaawansowanego programowania lub integracji z innymi systemami, co może przedłużyć czas wdrożenia, a często
Może to być wręcz niemożliwe. Po trzecie, koszty początkowe. Chociaż koboty mogą redukować koszty operacyjne, ich początkowy zakup i integracja z systemami automatyzacji mogą być kosztowne, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, co może opóźnić decyzję o wdrożeniu. W wielu wypadkach bowiem kobot jest droższy w zakupie niż robot konwencjonalny o analogicznym udźwigu. Czasem może się okazać, że to, co uzyskamy na wyłączeniu z zakupu wygrodzenia i dodatkowego bezpieczeństwa, stracimy na konieczności stosowania wielu jednostek ze względu na ich małą wydajność. Z tym czasem to w sumie trochę niedopowiedzenie. Często pasowałoby lepiej. Podsumowując, koboty oferują wiele korzyści, które mogą przyspieszyć i ułatwić wdrożenie automatyzacji, ale również istnieją czynniki, które mogą wpłynąć na opóźnienia tego procesu. Czyli nie tędy droga. Powiedziałem o robotach kolaboracyjnych, bo to jedna z opcji, ale choć nie jedyna, to chyba obecnie najbardziej popularna lub przynajmniej medialna. Szczególnie w salkach korporacyjnych. Często bowiem zdarza się, że nie do końca rozumiejąc zagadnienie menadżerowie chcą kobota i koniec. I często są głusi na inne argumenty, blokując tym samym możliwość efektywnego działania swoim podwładnym, których zadaniem jest sprawne dowiezienie projektu robotyzacji, dającego odpowiedni wzrost w przyszłości. Ale to na szczęście mniejszość. Z mojej perspektywy, od momentu, gdy pierwsza osoba w średniej wielkości organizacji powie na głos zrobotyzujmy to, do momentu, gdy zamontowany robot rozpocznie pracę w pełnym cyklu produkcyjnym, musi wydarzyć się szereg rzeczy. Między innymi, po pierwsze, wspomniana już analiza potrzeb i wymagań. Określenie, które procesy i zadania mogą zostać zautomatyzowane oraz jakie korzyści ma przy nich robotyzacja. To obejmuje analizę techniczną, ekonomiczną oraz operacyjną. Po drugie, wybór dostawcy technologii. Selekcja odpowiednich dostawców robotów i systemów zautomatyzowanych, które najlepiej odpowiadają potrzebom organizacji. Decyzja ta często opiera się na cenach, specyfikacjach technicznych, wsparciu technicznym i reputacji dostawcy. Na ustalenie tego wszystkiego i porównanie trzeba tygodni i miesięcy. Po trzecie, planowanie projektu. Ustalenie harmonogramu projektu, w tym kluczowych etapów jak zamówienie sprzętu, dostawy, instalacja, fazy testowe. Planowanie również zasobów ludzkich, finansowych, niezbędnych do realizacji projektu. Po czwarte, instalacja i konfiguracja robotów. Fizyczne ustawienie robotów i systemów w zakładzie produkcyjnym oraz ich integracja z istniejącymi systemami i liniami produkcyjnymi. Po piąte, szkolenie pracowników, przygotowanie personelu do pracy z nowymi systemami, co obejmuje obsługę techniczną, zarządzanie systemem i podstawowe procedury konserwacyjne. I po szóste, testowanie i walidacja, przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że wszystkie elementy systemu robotycznego działają poprawnie i efektywnie. Weryfikacja, czy system spełnia ustalone kryteria wydajności. Po siódme, to optymalizacja operacji, czyli dopracowanie pracy systemu, aby maksymalnie zwiększyć jego efektywność i minimalizować przestoje. Może to obejmować dostosowywanie oprogramowania lub zmiany w sposobie operacji robota i zmiany wszystkiego tego, o czym zapomniano wcześniej. Realizacja tych kroków wymaga skoordynowanego wysiłku wielu działów organizacji oraz ścisłej współpracy z zewnętrznymi dostawcami i specjalistami. I tak jak 9 kobiet nie urodzi dziecka w miesiąc, tak dokładanie osób do realizacji procesów robotyzacji nie skróci potrzebnego czasu proporcjonalnie do ilości dodatkowych, zaangażowanych osób. Choć zwiększanie zespołu zajmującego się robotyzacją to ogólnie bardzo dobry pomysł. Kilka osób zna więcej problemów i ograniczeń niż jedna, a to skutkuje uniknięciem problemów przy wdrożeniu. Gdybym więc miał podać tylko 3 sposoby na skrócenie czasu realizacji projektu z nierealnie narzuconym terminem końcowym, to byłyby to następujące działania. Po pierwsze, priorytetyzacja zadań i ograniczenie zakresu. Zidentyfikuj kluczowe elementy projektu, które są absolutnie niezbędne do osiągnięcia podstawowego celu. Skup się na nich, ograniczając pracę nad mniej istotnymi funkcjami, które mogą zostać dane po głównym wdrożeniu. Technika ta, znana jako Minimal Viable Product, czyli MVP, pozwala na szybsze osiągnięcie gotowości operacyjnej i sukcesywne rozwijanie systemu. Druga kwestia, zwiększenie zasobów i elastyczne zarządzanie zespołem. Chociaż zwiększenie liczby osób w projekcie nie zawsze skraca czas jego realizacji proporcjonalnie, odpowiednie rozdysponowanie zadań może znacząco przyspieszyć pracę.
Kluczowe jest tutaj elastyczne zarządzanie zespołem, które pozwala na szybkie przesunięcie zasobów tam, gdzie są one bardziej potrzebne w danym momencie. Wsparcie zewnętrzne, takie jak konsultanci czy specjaliści od konkretnych technologii, również może przyspieszyć postępy. To jednak wymaga sporej wiedzy. Trzeba wiedzieć, kiedy korzyścią jest, gdy wszyscy dumają nad jednym problemem, a kiedy każdemu wyznaczyć swój pojedynczy problem do rozwiązania. I kwestia trzecia to intensyfikacja testowania i iteracji, czyli wdrożenie ciągłego testowania i szybkich iteracji, które pozwala na bieżąco identyfikować i rozwiązywać problemy, zanim staną się one przeszkodami krytycznymi. Użycie automatycznych narzędzi testowych i ciągła integracja mogą pomóc w szybszym wykrywaniu błędów i zapewnieniu wysokiej jakości finalnego produktu, czyli testujemy od dnia zero przy pomocy kartek, ołówków, sklejek, gwoździ, młotków i wszystkiego, co mamy pod ręką. Każda hipoteza powinna być przetestowana choćby ręcznie, zanim urośnie do istotnej części projektu kosztującej setki tysięcy złotych. Skupienie się na tych trzech obszarach może znacznie przyspieszyć proces wdrożenia robotyzacji, nawet w obliczu ograniczeń czasowych, pomagając osiągnąć realne rezultaty szybciej i bardziej efektywnie. Ale, i tu brutalna prawda, nawet to nie pozwoli Wam wdrożyć robota w tydzień, może w miesiąc, kobota do przekładania z punktu A do punktu B. Może. To, co dziś powiedziałem, może nie było najeżone konkretami, ale nie da się tego zrobić w 15 minut. Może nie przeanalizowałem każdego możliwego rozwiązania, za przykład podałem tylko kobotę. Ale to, co chciałem Wam powiedzieć, to, że niektórych rzeczy nie da się zrobić szybciej. Szczególnie tak skomplikowanych jak robotyzacja. Jeśli więc ktoś twierdzi, że się da, Twój przełożony, dostawca, klient albo Twój teściu, pokaż mu ten film. I niech Ci opowie, jak on zaopiekowałby każdy z wymienionych aspektów, aby osiągnąć założony przez siebie termin. Może pomoże. I za to trzymam kciuki. I to tyle na dziś. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!